W miniony weekend odbyła się pielgrzymka osób niepełnosprawnych i przyjaciół do sanktuarium Matki Bożej w Krzeszowie. Była to też z pewnością idealna okazja do tego, aby zatrzymać się na chwilę i zastanowić nie tylko nad losem osób niepełnosprawnych, ale pomyśleć, ile dobra, wsparcia, nadziei i siły my otrzymujemy od nich. Byłam tutaj przez wiele lat prawie zawsze. Może zdarzyło się, że jakimś rok opuściłam to wydarzenie. Ono jest dla mnie ważne. Ja przyjeżdżam dlatego, żeby się wzmocnić. Kiedy mogę zaobserwować piękną radość, taką wielką duchowość ludzi, młodych, starszych, którym nie jest w życiu łatwo, no właśnie, ale na ich twarzach widzimy to, że oni potrafią się cieszyć, potrafią być życzliwi i bije taki pokój i wewnętrzna harmonia. W bardzo podobnym tonie wypowiadał się biskup Zbigniew Kiernikowski, który uważa, że każdy jest w stanie się wiele nauczyć od innych osób, pod warunkiem otwartości umysłu. I teraz my, którzy mamy więcej sprawności, kiedy patrzymy na ten wysiłek człowieka, tak można powiedzieć, to zwracanie się człowieka niepełnosprawnego do Pana Boga i jego wolę życia, to się uczymy, to nas wszystkich uczy. Myślę, że to jest doświadczenie wielu osób, które pracują z niepełnosprawnymi. I dlatego te osoby są potrzebne w każdej społeczności. Bez wątpienia w naszym najbliższym regionie, czyli powiecie zgorzeleckim, znaleźć możemy wiele osób i stowarzyszeń, które ściśle współpracują z osobami niepełnosprawnymi. Przy kościele w Zgorzelcu istnieje takie fajne stowarzyszenie osób niepełnosprawnych i życzliwych, z którymi też nawiązałam współpracę i bardzo się cieszę, że chcą przyjść do mnie i podzielić się ze mną swoimi problemami. Myślę, że ci ludzie nie powinni być zamknięci w czterech ścianach, tylko wychodzić do społeczeństwa i cieszę się, że mogę w tym cokolwiek pomóc. Dlatego też tradycyjnie jak co roku bardzo silna delegacja z naszego powiatu pojawiła się na pielgrzymce w Krzeszowie. Oprócz tego, że jest silna grupa ze Zgorzelca, to właśnie przejechały dwa autokary również z Bogatyni, Porajowa, Opolna Zdroju. Także nasz powiat jest tutaj dosyć mocno umiejscowiony. O czym rozmawiałam? No o tym, że się cieszą, że mogą być, bo te osoby wyjeżdżają nie tylko do Krzeszowa, chociaż tutaj są co roku na pielgrzymce osób niepełnosprawnych, ale ze swoimi opiekunami mogą w ogóle wyjeżdżać, gdzie brać udział w koncertach. Dla nich jest to bardzo cenne. Świetnie pielgrzymkę podsumował biskup pomocniczy Marek Mędyk, który stwierdził, że jest to wydarzenie, dzięki któremu możemy się wielu rzeczy nauczyć. Taki jest też cel tej pielgrzymki. Proszę pamiętać, że świat nie skończył jeszcze odkrywania Pana Boga właśnie w osobach niepełnosprawnych. I to doświadczenie, jakie życiowe doświadczenie, jakie przeżywają te osoby, ale też i doświadczenie wiary, doświadczenie Pana Boga pozwala mieć też takie przekonanie i pewność, że przez nich Pan Bóg też chce nam coś ważnego powiedzieć. I te spotkania są o tyle też i piękne, i dobre, i potrzebne, że tu się też jakoś ujawnia taka miłosierna miłość Pana Boga do człowieka. I z całą pewnością świat nie powinien uciekać od osób niepełnosprawnych, ponieważ my możemy się wielu rzeczy od nich nauczyć, a oni bez wątpienia potrzebują w wielu kwestiach naszego wsparcia. I przez taką współpracę razem możemy się też znacząco przybliżyć do Boga.